koniec sierpnia, a pogoda jest po prostu paskudna. Ja dzisiaj praktycznie bez makijażu. Chłopaki już chodzą do samochodu. Jedziemy tylko zawieźć formę do weterynarza. O tym wam opowiem, bo tak jak wam mówiłam w poprzednim vlogu, Krzysiek zajechał, trafił na sympatyczną panią Polkę, panią Ewę, która wszystko mu wyjaśniła. I dzisiaj jedziemy zawieźć formy, a za dwa dni już pojedziemy z pieskami na szczepienie. Ale to zaraz wam o wszystkim powiem. I jeszcze doleję dla Leo do wody taką wodę. To jest woda z porzeczkami czarnymi i z jabłkiem. Bardzo dobra woda zresztą od 6 miesiąca, ale ja mu czasem do zwykłej wody troszeczkę takiej dodaję. Nie jest słodka, a naprawdę bardzo ją lubi. Leje, ciemnica po prostu jest taka, że sobie nie wyobrażacie. I tak mówię, biorę ze sobą aparat, bo chciałabym się już troszkę przyzwyczaić do takich ala może codziennych, co drugi dzień vlogów, o tak. Ponieważ jak będziemy w Polsce, to chciałabym może zrobić miesiąc z Daily Boogie albo nagrywać vlogi codziennie lub co drugi dzień, więc stwierdziłam, że może coś się wydarzy, może troszeczkę w samochodzie coś nagramy, no zobaczymy. Póki co, pokażę wam zaraz jaka jest pogoda, no po prostu tragedia. Hej, leje, 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 biegnę do samochodu. I'm looking outside my window. I try to see where my luck goes. I just don't know how it slips out. There must be some kind of plan. Pogoda masakryczna i naprawdę to już nie są żarty, słuchajcie. Jest końcówka sierpnia, przecież tej Radio Vox, bo my tutaj cały czas tego samego słuchamy. Więc pada, leje, jest końcówka sierpnia i my jesteśmy w takich oto kurtkach. Jesteśmy aktualnie na stacji, ponieważ zajechaliśmy po kawę, bo dzisiaj tylko jedną kawę z samego rana wypiliśmy, a jest godzina 15:40, także dzisiaj dość późno zaczynamy vloga. I mam ochotę na kawę, tutaj na stacji, już wam kiedyś mówiłam, jest maszyna na kawę, kosty i ja oczywiście będę piła sobie z mlekiem sojowym dzisiaj, bo tak jak mówię, rezygnuję z mleka przez tą taką moją nietolerancję na mleko, więc staram się troszeczkę te produkty jednak z tego mleka krowiego i ograniczać po prostu. Także tam jest nasz mały Dyzio, Dyzio marzyciel, który aktualnie sobie pije tą wodę, o której wam mówiłam wcześniej. No i co, zabieramy tą kawę. Jedziemy jeszcze na nasze stare osiedle, bo tam mamy do załatwienia kilka spraw, do weterynarza. No i zobaczymy, czy zdecydujemy się na tunel, żeby podróżować z piskami tunelem, czy zdecydujemy się, słuchajcie, na prom. W jedną stronę jechałyśmy z mamą, słuchajcie, i z Tosią, jak mama przyjeżdżała na dłuższy czas, jeszcze kilka lat temu. No i Tosią strasznie trzęsło i muszę wam powiedzieć, że my przeżywałyśmy tą podróż strasznie, bo piesek został pod pokładem sam, no i nie było za ciekawie. Także może z tym razem zdecydujemy się na tunel. Wiem, że też wiele z was pisało mi, że tunelem jest lepiej, zwierzaczki to mniej przeżywają, no i tak to wygląda. Także jeszcze jak będziemy koło weterynarza, to wam powiem, co pani weterynarz powiedziała i powiem wam o kocie, bo też są pytania o kota, czy kot jedzie z nami, czy zostaje tutaj. Okej, idzie mój mąż z kawką, także kawa zawsze spoko. A pretty guy with a halo. Okej, kochani, właśnie dopijam kawę, w sumie to już skończyłam. Krzysiek na chwilę wyszedł jeszcze załatwić kilka spraw, a ja miałam wam powiedzieć, jak to wszystko wygląda tutaj z weterynarzem i z tym wszystkim u nas. Także słuchajcie, co się okazało, u naszego weterynarza pracuje też pani Polka, pani Ewa. Krzysiek wczoraj z nią porozmawiał, naprawdę świetna, kompetentna kobieta. Opowiedziała mu wszystkim, co musimy zrobić, także świetnie. No ale dzisiaj mieliśmy też wypełnić taki formularz, bo Lili u tego weterynarza nie jest zarejestrowana, jest zarejestrowana u innego weterynarza, a chcieliśmy, żeby po prostu dwa pieski były tutaj zarejestrowane, więc wczoraj Krzysiek przywiózł ten formularz, wypełniliśmy i teraz odwieźliśmy. Ja mówię do Krzyśka, jako że jest ta pani, to ja jeszcze pójdę, dowiem się po swojemu, więc zaszłam i słuchajcie, co się dowiedziałam, to psy muszą mieć paszporty, nasze pieski mają, muszą mieć mikrochipy, nasze pieski mają i muszą być zaszczepione na wściekliznę, to wszystko. Żadne odrobaczanie, żadne inne szczepienia nie są ważne. Najważniejsza jest wścieklizna i musi minąć 21 dni od szczepionki. Wtedy pieski będą mogły jechać. Także nam pasuje super to. Więc słuchajcie, za dwa dni umówiliśmy się, że przyjedziemy z Lili i z Lulu i zrobimy im wściekliznę. U Lili akurat około 3 lat temu była robiona wścieklizna.
Więc też już trzeba nową szczepionkę zrobić. No, a Leo po prostu jak nie jedzie samochód, to się denerwuje, więc tak, więc mam nadzieję, że zaraz przyjdzie Krzysiek i w ogóle jeszcze jak ja mam wtedy aparat, to już w ogóle ola Boga się dzieje. Także... Chcesz pić jeszcze? No, na każdym postoju pić, słuchajcie, w drodze nie jedzie, ale na każdym postoju pić. Także ja dam Leosiowi pić i powiem wam jeszcze, co w kwestii naszego kota będzie się działo. Cześć wszystkim, idę do domu, bo strasznie pada, nie widać tego pewnie, ale strasznie pada. Chciałem wam jeszcze pokazać sobie szybko w moim samochodzie ulubiony zapach. Zawsze go kupuję, jest bardzo trwały i wystarcza na kilka miesięcy. Kosztuje różnie, przeważnie jakieś 5 funtów, ale są różne promocje, nie wiem, tam 3 za ileś. I to jest coś takiego. Otwiera się i tam są w środku takie fajnie nasączone, nie wiem co to jest, ale bardzo ładnie pachnie. Polecam. Proszę. Ole, wypadło drzemu kawałek. Ja cię nie mogę. Poradzimy sobie. Wow. Proszę, jaki mały wariatek. Zaraz pójdziemy rączki wymyć i buzię. No. Leo zje kanapkę, idzie spać, kolację. A u nas dalej ciemnica, właśnie przyjechaliśmy do domu. Korki, korki, jeszcze raz korki, słuchajcie. Także dzisiaj, tak jak mówię, car vlog po prostu pełną parą. Zaraz będziemy iść kąpać małego i pójdzie sobie spać, a my będziemy oglądać na wspólnej. Musimy sobie przystopować, patrzcie na moje włosy po deszczu. Mimo, że tu długo, dużo nie wychodziliśmy, dużo czasu spędziliśmy w samochodzie, to o, już zaczynają tutaj się puszyć. Słuchajcie, jeżeli chodzi o kota, właśnie chciałam wam jeszcze powiedzieć, bo wiele z was mnie pyta, czy biorę kota. Jedni mówią, że to oczywiste, drudzy się wahają. Natomiast słuchajcie, rozważamy pewną decyzję co do kota, ponieważ moi teściowie są bardzo smutni, że wyjeżdżamy. Patrzę, bo Leo się bawi. Są bardzo smutni, że wyjeżdżamy i powiedzieli, to zostawcie nam chociaż naszego prezesa czarnego. Kot ich bardzo lubi, jest do nich bardzo przywiązany, bo jak wiecie, jak my jesteśmy w Polsce, czy jak jeździmy gdzieś na wakacje, to właśnie teściowie zostają z naszymi zwierzętami, więc kot się w ich towarzystwie dobrze czuje i ja tak naprawdę nie wiem, co mam robić, bo też jestem do niego przywiązana. Kot jest naszym w sumie pierwszym zwierzakiem, którego tutaj zaczęliśmy mieć i jestem do niego bardzo przywiązana, jest bardzo kochany i nie wiem, chociaż teściowa mi tu prosi, płacze, żeby zostawić jej tego kota, więc nie wiem, tak myślimy z Krzyśkiem, że może faktycznie wyjeżdżamy, bierzemy Leo, jeżeli ma im to sprawić radość, to wiem, że będzie na pewno w dobrych rękach, także nie wiem, rozważamy taką decyzję, ale najprawdopodobniej prezes zostanie z moimi teściami i po prostu będzie im umilał dni, będzie im raźnie i wesoło. Słuchajcie, no i w tym vlogu to by było na tyle. Dajcie znać, czy takie vlogi właśnie, gdzie praktycznie też się nic nie dzieje, mogą być, ale tak dzisiaj wyglądał nasz dzień. Do południa wcześniej Leo miał drzemkę, siedzieliśmy w domu, trochę sprzątaliśmy i tak jak mówię, dopiero po południu gdzieś tam wyruszyliśmy, a że padało, to też nie miałam was gdzie zabrać, także dajcie znać, czy w ogóle będziecie chcieli za jakiś czas taki miesiąc daily boogie, codzienne vlogi, piszcie koniecznie. Także żegnam się z wami, dziękuję już za mile spędzony czas, także do następnego, buziaczki i papa! Now, I gotta realize that you